Terapia przez teatr, czyli międzynarodowe animacje teatralne DPS Kalina, bawiły suwalską publiczność już po raz 14. W tegorocznych animacjach udział wzięło 11 grup z domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej z Suwałk i Suwalszczyzny, Białegostoku, Olecka, Filipowa, Łomży, Kowal Oleckich oraz z Litwy. Bawimy się w teatr, to fajna zabawa, bo można przez chwilę zupełnie kogoś innego udawać. Bawimy się w teatr z zapałem dziecięcym, bo w każdym człowieku jest jakiś aktor. W teatrze jest jak w życiu, nic dwa razy się nie zdarza, dlatego każdy spektakl jest inny i niepowtarzalny. Uczestnicy to wydarzenie traktują jak oderwanie się od codziennych trosk i zawsze towarzyszy im tutaj pozytywna energia. Te osoby, które być może są nieświadome tego, że uczestniczą w pewnego rodzaju terapii, stają się aktorami i naprawdę wykonują te swoje role z dużym nastawieniem i z dużym zaangażowaniem. Emocje towarzyszą członkom suwalskiej grupy Kalinki. Przed publicznością wystąpić, za trochę tremy było, na pewno, ale jednocześnie i przyjemność sprawia. Człowiek zapomina o chorobie zapomina, bo same takie przygotowanie, te próby, wszystko, pomimo, że jesteśmy niepełnosprawni, schorowani jesteśmy, ale w takim czymś się zapomina, o wszystkim się zapomina, na wesoło. Do wyjścia z pokoi i zabawy w teatr zachęcają pracownicy i opiekunowie. Przyjechaliśmy jak co roku na bardzo fajne spotkanie tutaj, na integrację. Bardzo fajna atmosfera, miło nam się tutaj występuje, także cieszymy się, że jesteśmy zapraszani. Nasza młodzież jest tak rozbrykana, ona w ogóle na próbach uwielbia się bawić. Adepci sztuki teatralnej oklaskiwali i chwalili występy swoich kolegów i koleżanek z zaprzyjaźnionych placówek. Pierwszy raz jestem tutaj w Domu Kultury, w Soku. No, niektóre występy, co najbardziej mi się podobały, sceny, te Słowianie. Tak to fajnie, wszędzie się jeździ. Zadowolony jestem. Korzyści z animacji są obopólne. Osoby niepełnosprawne uczą się od instruktorów, a instruktorzy od niepełnosprawnych. Dlaczego animacje teatralne są tak ważne dla organizatora? Od osób niepełnosprawnych uczę się pokory. I to chyba jest w życiu najważniejsze. Nauczyć się pokory do wszystkiego.